Suyo. To chłopiec? De mi hija. Tak, mojej córki. Qué lindo, eh? Jaki ładny. Bueno. Mogę? Sí. Tak. Dziękuję. Hola. Cześć. Moje dziecko. Dziecko. Co się stało? Nada. Nic. Es muy lindo, to bardzo ładny chłopiec. Jak się nazywa? ¿Cómo se llama? Nie wiem. Moja córka jeszcze się nie zdecydowała. Nie podoba jej się żadne imię. Niech mu da na imię Abel. Abel? Abel. Abel. To ładne imię. Podoba mi się. Dziecinko, chrzczę cię imieniem Abel. Pani bardzo lubi dzieci, prawda? Tak, mam swoje. No dobrze. Już pani idzie? Tak. Ale jeśli mogę prosić panią o przysługę, muszę kogoś odwiedzić. I chciałabym panią prosić, żeby pani przez chwilę została z Ablem. Jeśli to pani nie przeszkadza. Może pani iść, zajmę się nim. Dziękuję. Do widzenia. Adios, Abel. Czy wiesz, że nosisz to samo imię, jakie nadam swojemu dziecku, gdy je odnajdę? To piękne imię, Abel. 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 Eres tan lindo. Tak, to piękne imię. Grecia Colmenares. Barcos de papel. I Raúl Taibo recorriéndote. W filmie Namiętności. Imagínate. Imagínate. Que tu piel es mar. Que mi piel es mar. Te navegaré. Me navegarás. W pozostałych rolach. Naufragar en la tempestad de tu vida.
Może w radio coś powiedzą. Dowiedziałeś się czegoś? Nie, nie ma nic nowego. Wiem, kto je ukradł. Milagros Sarmiento. Tak, na pewno. Nie patrz tak na mnie. To ona zabrała dziecko. A ja głupia współczułam jej z powodu śmierci jej dziecka. Chyba zwariowałaś. To absolutnie niemożliwe. Tak, chyba oszalałam. Jak ona mogła? Jak śmiała zrobić coś podobnego? To bardzo poważne oskarżenie. Zresztą Milagros dopiero dzisiaj wróciła do miasta. To Italo zabrał dziecko z naszego domu. Nie opowiadaj głupstw. Jak możesz oskarżać swojego brata, żeby bronić tej kobiety? Przyznał się do tego. Byłem z nim, kiedy poszedł szukać kobiety, która zaopiekowała się dzieckiem. On zupełnie postradał zmysły. Nie tylko on gada tu od rzeczy. Jak możesz posądzać Milagros o porwanie dziecka? Przestań jej bronić. Dlaczego uparłaś się, że to ona? Mam z powody i więcej. Podam ją do sądu. Będziesz musiała przedstawić dowody. Poza tym sama niejedno masz na sumieniu. Udowodnię, że mam rację. Jestem pewna, że to Milagros maczała w tym palce. Milagros mandó a alguien de su confianza para que robaran a mi hijo. Y ahora está en su poder. Masz na imię Abel i jesteś prześliczny. Mieszkamy w pięknym domu. A teraz pójdziemy na spacer, wszyscy we troje. Ty, tatuś i mamusia. Nawet nie wiesz, kochanie, jak jestem szczęśliwy, że dałaś mi dziecko.
Ya. No już. No llores. No nie płacz, kochanie. No już, tatuś też chce odrobiny matczynego ciepła. To moja mamusia. Nie, to nieprawda. Nie, to nieprawda. Ja jestem twoją mamusią, a on twoim tatusiem. I papa también. Tak bym chciała, żeby to była prawda. Si tu fueras mi hijo. Ay, Fernando. Bardzo niepokoję się o milagro que nos llega. Kochanie, jest za wcześnie, żeby się martwić. Przecież poszła do kościoła. Może po prostu została chwilę dłużej, żeby się pomodlić. Tak, ale nie powinna być teraz sama. Jest bardzo przygnębiona i potrzebuje czegoś wsparcia. Wiem. Możesz być pewna, że z naszą pomocą jakoś da sobie radę. Modlę się, żeby pobrali się z Juanem. To rzeczywiście byłoby dla niej najlepsze. Na pewno tak się stanie. Juan jest wspaniałym mężczyzną i w dodatku za nią szaleje. Nie jestem tego pewna. Milagros jest nadal zakochana w Ablu. Powiedz prawdę. Ty nie lubisz Abla. Ależ skąd? Jak mogłabym lubić kogoś, kto tak skrzywdził moją siostrę? Wycierpiała z powodu Abla Linaresa tyle, że nigdy nie będę w stanie tego zapomnieć. Za pozwoleniem pani. Proszę, wejdź. Pani Martinez prosiła mnie, żebym przyszedł. Tak, Santoyo, prosiłam ją o to. Nie mogłem przyjechać wcześniej. Miałem ważną sprawę do załatwienia poza miastem. Proszę powiedzieć, o co chodzi. Słyszałam, że ma pan wiele znajomości. Tak, to prawda. Mam dla pana ciekawą propozycję. Zawsze chętnie służę pomocą bliskim, zwłaszcza gdy mogę trochę na tym zarobić. Czy zna pan położną Pachanę? Znam. I to nawet bardzo dobrze ją znam. Doskonale. Chcę, żeby ją pan zabił. Nie. Akurat tego nie mogę dla pani zrobić. Dlaczego? Nie powie mi pan przecież, że to ona pomagała rodzić pańskiej matce. Nie, proszę pani. Moja matka urodziła bez niczyjej pomocy, ale tej przysługi nie mogę pani wyświadczyć z prostej przyczyny. Pachina jest moją siostrą. Proszę pani. Jestem kim jestem. Można mnie nazwać bezdusznym zwierzęciem. Może pani o mnie myśleć, co tylko pani chce. Ale tę kobietę kocham. I dlatego radzę pani trzymać się od Paciny z daleka.
permiso. Żegnam panią. No co, malutki, jesteś głodny. Twoja babcia wciąż nie wraca. Dokąd mogła pójść? Nawet nie wiem, jak się nazywa. Witaj, mamo. Jak się masz, córeczko? Mam wspaniałą wiadomość. Usiądź, proszę. Barbara jest przekonana, że to Milagros ukradła jej dziecko. Ależ kochanie, przecież zabrał jej Italo. Tak, Italo może temu zaprzeczyć i wtedy skarżymy Milagros. Abel nie jest głupi, doskonale wie, że zabrał jej Italo. To niemożliwe. Nie będzie mógł tego udowodnić. Barbara oskarży Milagros o kradzież dziecka. Wtedy Abel oskarży Italo. Italo wszystkiemu zaprzeczy. Nie podoba mi się to. Wiesz, jaki jest Abel. Mamo, to świetna okazja, żeby się pozbyć Milagros. Milagros może udowodnić, że nie było jej w Buenos Aires, kiedy porwano dziecko. Mam dobry pomysł. Damy wymówienie Rosali jeszcze dzisiaj. Powiemy, że uciekła, bo to ona pomogła Milagros w porwaniu. Pomysł wydaje się dobry. Możemy zwolnić Rosalię nawet teraz. Wykorzystamy nieobecność Manuela. Zgoda. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Rosalio! Rosalio! To nieprawdopodobne, jak Barbara może oskarżać Milagros o porwanie dziecka. Italo sam się przyznał, że on zabrał dziecko. To jasne, to intryga Barbary. Znowu mnie oszukała. A myślałem, że się uspokoiła. Yo creí que ya se había acabado todo ese rencor, todo ese odio, ese deseo de venganza que tenía hacia ella, pero ya veo que no, que la historia sigue igual. ¿Hablaste con Milagros? ¿Rozmawiałeś o tym z Milagros? Nie. I nie mógłbym tego zrobić. Milagros jest bardzo przygnębiona z powodu śmierci dziecka. Curiosamente hay una sola cosa que la mantiene con fuerza. Ella está convencida de que Bárbara le robó a su hijito. Muszę porozmawiać z Milagros. Tak, lepiej, żebyś ty to zrobił. Ja nie mogę jej pomóc. Zwłaszcza teraz, kiedy postanowiła wyjść za Juana. Słucham? To niestety prawda. Nie mogę temu zapobiec. Załatwione. Tak szybko? Tak, powiedziałam, że już nie możemy sobie pozwolić na pokojówkę. Stanęło na tym, że odejdzie jeszcze dzisiaj. Nie zdziwiła się? Nie, wcale. Dałam jej miesięczne wymówienie. Odprawiłam również Malulę. Doskonale. Malula może teraz poświadczyć, że Rosalia odeszła bez żadnego powodu w podejrzanych okolicznościach. Teraz trzeba przekonać Italo. Musi zaprzeczyć oskarżeniom Abla. Italo nie jest głupi. Zresztą może na tym zyskać. Ale co na to Abel? Abel będzie bronił Milagros. Są przecież kochankami. A to chyba nie spodoba się policji. Ale dziecko nie jest z Milagros. Oczywiście. Milagros, jak wszyscy się domyślą, ukrywa dziecko. Zobaczysz, nasz plan powiedzie się.
Milagros skończy w więzieniu za porwanie cudzego dziecka. Na szczęście zasnął. Co się stało z tą panią? Dlaczego nie przychodzi? Co ja mam teraz zrobić? Ona chyba nie przyjdzie. Co mogło jej się stać? Może miała wypadek? Musiało przydarzyć jej się coś złego. Co mam zrobić z tym dzieckiem? Nie wiem, kto jest jego matką. Poczekam jeszcze, może przyjdzie. Jeśli nie, będę musiała zaopiekować się małym. Halo? Josefina? Mam niespodziankę. Zobaczymy, czy zgadniesz. Nie? No dobrze, pomogę ci. Mam dwa bilety. Potem wsiądziemy do samolotu. Przywita nas stewardesa i odlecimy. Jak to, co to znaczy? To znaczy, że jedziemy na wycieczkę. Będzie to nasza druga podróż poślubna. Jak tylko wrócisz do domu, powiem ci, kogo mam zamiar odwiedzić. Do widzenia, kochanie. Nie do wiary, zwariowałeś. Jak tylko sobie przypomnę, że oddałeś moje dziecko jakiejś nieznajomej, mam ochotę naprawdę. Proszę pani. To ona? Nie wiem. Proszę zaczekać. Proszę zaczekać. Zaczekaj. Gdzie ona się podziała? Nie mogła daleko uciec. Musimy ją znaleźć. Witaj, córeczko. Mam wspaniałą wiadomość. Czy dziecko się znalazło? Nie. Ale Perla i Martina doskonale wszystko przygotowały, żeby zaskarżyć Milagros. Mają w dodatku jej wspólniczkę, Rosalię. Doskonale. Jednak Piczana nadal jest dla nas problemem. Piczano zajmie się Santoyo. Nie, on tego nie zrobi. Piczana jest jego siostrą. Santoyo zagroził, że jeśli coś stanie się jego siostrze, on sam ukaże winnych. Tak. Ta kobieta jest dla nas bardzo niewygodna. Zawsze może powiedzieć, że twój syn urodził się martwy. Nie boję się Santoya. Załatwię to sama. Ucieknę stąd i sama zabiję Piczanę. Niestety twoja babunia nie wraca. Co mam robić? A może zabiorę cię ze sobą? No już, nie płacz. Co mam z tobą zrobić, mój Abelku? Mogłabym, ale nie. Nie mogę. Sí, sí.
No nie, płacz już. Gdzie ona się podziała? Nie mogła przecież zapaść się pod ziemię. Po co ucieka? Pewnie boi się, że oskarżymy ją o porwanie dziecka. Co się dzieje? Proszę z nami. Nie, nie. Ja nic złego nie zrobiłam. To on. On mi je dał. Gdzie ono jest? Komu je oddałaś? Nikomu, nie wiem. Jak to nie wiesz? Ja nic złego nie zrobiłam. Bałam się, żeby nie zobaczyła mnie policja. Ja nic nie zrobiłam. Więc powiedz, gdzie ono jest? Nie wiem, to dla mnie? Tak. Ale najpierw musisz powiedzieć, gdzie jest dziecko. Zabrała mi je pewna kobieta. Powiedziała, że to jej dziecko. Mówiła, że on jej je odebrał. Co to za kobieta? Nie wiem, nie znam jej. No dobrze, idziemy na policję. Nie, nie, nie. Na policję nie. Ja przecież nic złego nie zrobiłam. Zaprowadzę panów do miejsca, gdzie ona zabrała mi dziecko. Donde la mujer me quitó el bebé, que a lo mejor está allí todavía, ¿no? ¿Dónde? ¿Por allá? Vamos. Chodźmy. To tam? Niczego się nie obawiaj. No już, kochanie. Nie jesteś głodny. Tak bym chciała, żebyś był mój. Wiesz, co zrobimy? Zostaniesz tu ze mną, aż znajdzie się twoja babcia. No co, zgoda? I każdego dnia będziemy tu przychodzić na spacer. Martwię się o Milagros. Wyszła wcześniej do kościoła, jeszcze nie wróciła. Nawet nie dzwoniła? Nie, nie dzwoniła. Jak mogliście pozwolić jej samej wyjść? Milagros bardzo to przeżywa. Wiesz, przechodzi bardzo trudny okres. Dobrze, pójdę jej poszukać. Gdzieś przecież musi być. Zgoda, bądź z nami w kontakcie na wszelki wypadek. No, na razie, cześć. Tak, już dosyć późno, to niepokojące. Tu nikogo nie ma. Zostaw to mnie. Zaraz sobie przypomnij. Nie, proszę mi nie robić krzywdy. Ja nic nie zrobiłam, to nie moja wina. No dobrze, zostaw ją. Zobaczymy, jaka jest jej wersja. Przysięgam, że mówię prawdę.
Siedziałam tu na ławce, gdy podeszła do mnie ta kobieta. Spojrzała na dziecko i zapytała mnie, czy może wziąć je na ręce. Zgodziłam się. Wtedy zapytała, czy dziecko jest moje. Odparłam, że nie. Powiedziałam, że to dziecko mojej córki. Jak wyglądała ta kobieta? Nie znam jej. Nie powiedziała, jak się nazywa? Nie. Ale zapytała, jak ma na imię dziecko. Ja też nie wiem, jak ono ma na imię. Wtedy ona zapytała, czy nie chciałabym, żeby go nazwać Abel, bo tak ma na imię jej synek. To Milagros. Więc to Milagros ma dziecko. No proszę. Znowu się gdzieś wybierasz. Nowy przyjaciel? A nawet jeśli, to nie twój problem. To prawda. Ale żal mi Wiktora. To dobry chłopak. On cię naprawdę kocha. Czego chcesz, Susana? Mam coś dla ciebie. List do mnie? Dla Antoniety Sarmiento. A o ile wiem, nie ma tu innej Antoniety. Dobrze, możesz odejść. Mogłabyś mieć więcej taktu. Najdroższa. Wiem, że ten list bardzo cię zaskoczy. Nie mogłem jednak dłużej zwlekać, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. Że nigdy o tobie nie zapomniałem. Wkrótce przyjadę powiedzieć ci to osobiście. Luisi. Milagros Sarmiento jest oskarżona o porwanie dziecka Barbary? To zupełny absurd. Takie są zarzuty przeciwko pani Milagros. Przyszedłem, żeby ją aresztować. Nie ma jej tutaj. Zresztą ten zarzut jest zupełnie niedorzeczny. Mam rozkaz odprowadzić panią Milagros na komisariat. Jeszcze raz panu powtarzam, że jej tu nie ma. Może pan na nią poczekać. Dobrze. Poczekam na zewnątrz. Do widzenia. Ci ludzie powariowali. Panie doktorze, słucham, Chano. Proszę mi wybaczyć, ja na dwa słowa. Proszę bardzo. Otrzymałem wiadomość od mojej matki, nie czuję się dobrze, wie pan. Chcesz ją odwiedzić? Tak, i jeszcze jedno. Chciałbym zabrać ze sobą Estrelę. Chciałbym przedstawić ją matce. Niedługo się pobierzemy. Moje gratulacje. Nie kłopocz się. Zresztą my z żoną też wyjeżdżamy. Jakże jestem panu wdzięczny. Wyjedziemy jutro rano, za pańskim pozwoleniem. Ależ oczywiście, Chano. Jeszcze raz panu dziękuję. Mucha suerte, Chano. Do widzenia. Mucha suerte. Un placer estrechar su mano. Dziękuję. Mucha suerte. Gracias. ¿Qué
Pasen. Co się stało? No. Nic. ¿Cómo nada? ¿Qué Jak to nic? ¿Qué pasa? Co się stało, kochanie? ¿Qué pasa? Yo... ¿Qué? Yo juré que no... Przyrzekłam, że nigdy cię nie okłamię. ¿Qué está diciendo? O co chodzi? Nawet nie wiesz, jak mi przykro. Pozwolisz, żeby rodzina Linaresów dalej cię krzywdziła? Kiedy cię poznałam, powiedziałam ci, że byłam zakochana w Luisinie. Starałem się, żebyś o nim zapomniała. Prawie ci się udało. Casi. Prawie? Casi. Prawie? Habíamos hecho plan. Mieliśmy zamiar się pobrać, założyć rodzinę. Para formar un hogar. Una carta. Jakiś liścik ma to wszystko zepsuć? Una carta hecha todo por tierra. Pensé que ibas a... Myślałam, że zrozumiesz. Nie. No. Jak mam to rozumieć? ¿Cómo lo voy a entender? No creas que nie mam zamiaru rezygnować. Es ahora cuando... Będę o nas walczył. Realmente empiezo a luchar por vos. Y por tu amor. Y me alegro de que venga... Dobrze, że Luisin ma przyjść. Przynajmniej nie będę musiał się zmagać ze wspomnieniami. Dobrze. Ale następnym razem to ty będziesz musiała mnie pocałować. Jeśli mnie jeszcze kochasz. Pero con la convicción de que me amas. Cześć. Cześć, widziałeś policję przed domem? Tak, o co chodzi? Czekają na Milagros. Ktoś oskarżył ją o porwanie twojego dziecka. A dziecko jest przy niej. To czysty przypadek, ale to prawda. Wszystko pójdzie po naszej myśli, Perla. Już idzie Italo. Italo, wszystko tak żeśmy obmyślili, że jedyną winną będzie Milagros. Tak więc, gdy Abel będzie cię chciał oskarżyć, musisz wszystkiemu zaprzeczyć. Nic nie rozumiem. Nie ma tu nic do rozumienia. Kiedy Abel oskarży cię o porwanie dziecka, musisz temu zaprzeczyć. I powiedzieć, że robi to, aby bronić Milagros, ponieważ to jego kochanka. To wszystko. To dla twojego dobra, synu. Więc zgadzasz się z tym, co mówi Perla? Oczywiście. Ja zawsze dbam o twoje dobro. Tak. Od teraz więc nie mam powodu bać się Abla. Mam nadzieję, że nie, synku. Nie ma powodu, żebyś bał się Abla, ponieważ jedyna osoba, która stawi czoło policji, będzie to Milagros. Tak więc Milagros ma dziecko. Skąd to wiesz? Wiesz, gdzie jest? Chce się z nią zobaczyć. Wyszła wcześniej do kościoła i dotąd nie wróciła. To niezwykły zbieg okoliczności. Italo ostatniej nocy zabrał dziecko, poszedł do knajpy. Tam oddał dziecko jakiejś kobiecie.
Gdy się upił, zapomniał o dziecku i wyszedł z knajpy. Boże! Kobieta nie wiedziała, czyje to dziecko, więc zabrała je ze sobą do domu. Następnego dnia w parku spotkała Milagros i oddała jej. Skąd wiesz, że to była Milagros? Że dała bardzo dokładny opis Milagros. Poza tym powiedziała, że chciała dziecku dać na imię Abel. Dlatego sądzę, że to była Milagros. Nie rozumiem, więc dlaczego skarżą Milagros? To zemsta. Zemsta Barbary. Nigdy nie będą mieli dość krzywdzenia tej dziewczyny. Wygląda na to, że zawsze już będą chcieli ją ranić. Co zrobisz, jak ją znajdą? Przecież ją zamkną. Nie, to nie będzie konieczne. Italo sam przyznał się, że zabrał dziecko z domu. Poza tym mam adres tej kobiety, może zaświadczyć. Kochanie, teraz jestem twoją mamą. Wiesz dlaczego? Dopóki będziesz ze mną, będziesz moim synkiem. Synku, bardzo mi przykro. Będę musiała cię oddać prawdziwej matce. Będę za tobą tęsknić. Ale na razie zostaniesz ze mną w hotelu. Wolę nie myśleć, co powiedzą ludzie, gdy cię zobaczą. Oddać to dziecko? Estaré loca. Kochanie, masz gorączkę. Boże, co robić? Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Krzysztof Stypuła. Imagínate que tu piel es mar, te navegarás, amor mío, quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios, voy a naufragar en la tempestad de tu vientre y de tus brazos. Imagínate que anclado estoy en tu corazón. Quiero ya hacerme a la mar, amor.